W dzisiejszym odcinku razem z Natalią wracamy do waszej ulubionej serii ze słoikiem XXL. Od ostatniego filmu ze słoikiem XXL minęły ponad 2 tygodnie, więc no nasze organizmy zdążyły odpocząć i no jesteśmy gotowi nagrywać kolejny. A dzisiaj, jak już pewnie widzicie po tytule, wygrywa osoba, która jako pierwsza zje cały słoik XXL z słodyczy z Biedronki. Ale mówiąc słodyczy z Biedronki, mam na myśli rzeczy dostępne tylko w Biedronce, czyli no wiecie, wyprodukowane dla Biedronki pod ich własną marką. Często jest tak, że jakieś znane produkty, tak jak na przykład, nie wiem, Kinder Chocobons, mają swoje biedronkowe odpowiedniki. W sumie nie pamiętam, jak one się nazywają, ale no pewnie w dzisiejszym odcinku je kupimy. Poza tym Biedronka ma też swoje własne cukierki, czekolady, lody i mnóstwo innych przekąsek, które to często są takimi ala podróbami tych oryginalnych. Więc w dzisiejszym odcinku, poza tym, że będziemy rywalizowali o to, kto szybciej to wszystko zje, to sprawdzimy też, czy te, wiecie, biedronkowe, często tańsze odpowiedniki no smakują tak jak oryginały. W dzisiejszym odcinku standardowo będzie nam przeszkadzało to koło fortuny, na którym jak zwykle znajdują się różne ułatwienia, no i niestety utrudnienia. Ale zanim pojedziemy do Biedronki i zrobimy zakupy do dzisiejszego filmu, to strzelcie koniecznie łapkę w górę, bo jeśli dobijecie tutaj 25 tysięcy lajków, nagrywamy kolejny odcinek ze słoikiem XXL, ale ze słodyczami z Lidla. Będzie to fajne porównanie z dzisiejszym filmem, no bo będziemy mogli sprawdzić, gdzie są lepsze słodycze, czy w Biedronce, no, czy może właśnie jednak w Lidlu. Więc strzelcie koniecznie lajka, a poza tym koniecznie sprawdźcie, czy subskrybujecie mój kanał, bo naprawdę słuchajcie, do 1 600 000 zostało już bardzo niewiele. Fajnie byłoby dobić te 1 600 000 subów do końca maja, więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie dokładnie to samo, co widzicie tutaj na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem, obok mojego awatara. No bo słuchajcie, jesteśmy w Biedronce i proszę bardzo, mamy tutaj pierwszą rzecz, czyli Kinder jako niespodzianka, tyle tylko, że nie Kinder. Jak widzicie, mamy tutaj na etykiecie napisane, że jest to wyprodukowane dla Biedronki. Jest logo Biedronki, więc bierzemy. Oczywiście 2 sztuki, nie? Po jednej dla każdego. O, proszę bardzo, tutaj mamy kolejną rzecz, czyli knopersy, a obok setersy, czyli biedronkowe knopersy i też oczywiście Natalia bierzemy. Kolejną rzeczą będą biedronkowe jeżyki. To tak. Są bunitki, tutaj mamy jeżyki, no wyglądają prawie tak samo. 1 do 1 i to nie jest przypadek, że stoją obok siebie. Kolejna rzecz to jak widzicie bombello, czyli no coś a la szokobonsy. Zwróćcie uwagę, że nawet wyglądają podobnie. One są niestety na wagę, ale weźmiemy tak, nie wiem, po 5 sztuk dla każdego. Karol, może weźmiemy też słone rzeczy, bo ja tutaj znalazłam biedronkowe niknaksy. Bez kitu widzowie, niknaksy, to te orzeszki, nie? Takie paprykowe. Tak. Słone też? No weźmy. Miały być tylko słodycze, ale w sumie będzie ciekawszy ze słonymi też, nie? Dobra, to weźmy słodycze biedronkowe i przekąski, dobra? Dobra. O, tutaj widzowie kolejna rzecz, proszę bardzo. Żelki candy, jak widzicie, również wyprodukowane dla Biedronki. I Natalia, co one ci przypominają? Żelki akuku. No, to są 1 do 1 z wyglądu jak żelki akuku, więc bierzemy też, o, cyk, 2 paczki. Tutaj widzowie mamy na przykład czekoladę Newsbizera, a tutaj czekoladę Magnetic, która no jest praktycznie identyczna, więc Natalia, bierzemy te 2, tak? Okej. Tu mamy generalnie tą markę Top, to są takie jakby biedronkowe lace i w sumie, ty Natalia, patrz, logo też jest trochę podobne, tylko że zamiast okręgu, tak jak w lace'ach, jest trójkąt i taka wstęgel. Tak, podobne kolory. No paprykowe chyba, nie? Takie najbardziej klasyczne. Ale dobra, słuchajcie, my jeszcze pochodzimy chwilę po Biedronce, poszukamy jakichś innych rzeczy i zaraz z domu pokażemy wam, co kupiliśmy. No dobra, wróciliśmy już do domu i tak oto prezentują się wszystkie słodycze oraz słone przekąski, bo no w trakcie w Biedronce ustaliliśmy, że słone przekąski też kupimy, no właśnie, które udało nam się kupić w Biedrze. Po kolei mamy tutaj czekoladowe jajko, coś a la Kinder niespodziankę, baton o smaku adwokatowym, który wygląda bardzo podobnie do pawełka, setersa, czyli takiego jakby biedronkowego knopersa, drażetki Bifresh, podobne do tiktaków, cukierki Bombello, podobne do szokobonsów, dalej mamy czekoladę z orzechami z tym oto okienkiem, podobną do Newsbizera, tutaj żelki podobne do żelków akuku, tutaj orzeszki podobne do niknaksów, biedronkowe chipsy Top o smaku paprykowym, ciastka bonitki podobne do jeżyków, ciastka paryskie wyglądające bardzo podobnie jak no znane wszystkim delicje, do tego lody biedronkowej marki Marletto, bardzo podobne do chociażby Magnum, oraz bondy, czyli deser mleczny podobny do Monte, którym podzielimy się na pół, czyli każdy z nas dostanie 2 takie kubeczki. Jak widzicie, mamy tego wszystkiego naprawdę sporo, ale co ciekawe, za te wszystkie rzeczy zapłaciliśmy łącznie ponad 60 zł. To oznacza, że jeden słoik kosztował około 30 zł, a więc no jest to chyba jeden z najtańszych słoików, jakie kiedykolwiek nagrywaliśmy. Ten słoik jest fajny z 2 powodów. Po pierwsze, jest mega zróżnicowany. Mamy słodkie, słone, jest... Tak jest, no, lody, nie lody, ciepłe, zimne, no fajnie to wszystko wygląda. A po drugie, możemy przetestować podróbki znanych marek i zobaczyć, które faktycznie będą lepsze. No właśnie, zobaczymy, bo to, że są tanie, to super, ale czy będą podobne smaku, to przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Tylko Natalia, wiesz co trzeba, nie? Zrobić najpierw? Tak, wiem, muszę to jakoś upchać.
No i widzowie, udało się, prawie idealnie. Chipsy delikatnie wystają, ale to nic, wszystko się zmieściło, nie? To jest taki standard. Tak, to, że coś wystaje z słoika, to jest standard. No upchaliśmy to i mamy, Natalia, idealnie tych rzeczy, powiem ci. No dobra, to teraz musimy zrobić dokładnie to samo, tyle tylko, że z drugim słoikiem. No dobra, jak widzicie, mamy już słoiki przygotowane, mamy też przygotowane picie, żeby, wiecie, no, tą całą słodycz zapijać. Więc uwaga, bez przedłużania, 20 minut czas start, bo dokładnie za tyle będziemy pierwszy raz kręcili kołem fortuny. Dobra, ja zaczynam od tego loda, bo wydaje mi się, że on już jest trochę rozpuszczony i to dla mnie on nie będzie zaskoczeniem, bo my bardzo często je kupujemy. Tak, to jest jedna z niewielu w sumie rzeczy stąd, które tak na co dzień jemy, bo praktycznie w sumie chyba w większości, Natalia, nie jedliśmy nigdy, ale te lody, które no wyglądają jak Magnum, są naprawdę pyszne, to już możemy polecić. Dobra, czekolada, no. Ja nie będę raczej od lodów zaczynał, zostawię sobie je na potem, tak żeby wiecie, później mieć niespodzianki, tylko właśnie tyle. Pytanie, czy ja mogę sobie schować to do zamrażalnika, czy nie? I właśnie teraz on wchodzi jak złoto, bo znowu się zrobiła taka pianka, bo on się jest rozpuszczony. Ale to Natalia, potem będziesz miała, myślę, trochę trudniej, a ja, wiecie co, tak myślę, od czego mogę tu zacząć, te bondi, czyli tą montę zostawimy sobie też, o, na później, tu mamy jakieś żelki, tu mamy chipsy, o, i w sumie, wiecie co, można byłoby zacząć od czegoś, co ma najwięcej kalorii, żeby to już było z głowy. I standardowo na dzisiejszy odcinek mamy też przygotowaną listę rzeczy w notatniku, które no mamy w tym słoiku. I obok każdej rzeczy mamy rozpisaną ilość kilokalorii. Z tego co widzę, najbardziej kaloryczne, kurde, są nie chipsy, są bardziej od chipsów paryskie, ale najbardziej, jak widzicie, orzeszki, które mają 1258 kilokalorii. W takim razie, słuchajcie, zacznę sobie od tych orzeszków, żeby mieć je już z głowy, bo wiecie, jak je zjem, to będę miał w głowie, że najgorsze jest już za mną i że no na przykład nie przegram przez to, że Natalia będzie kazała mi je zjeść. Zjedzona. No dobra, Karol, ale jak smakują te biedronkowe niknaksy? Powiem tak, są mega dobre, bardzo podobne do niknaksów. Ciężko mi porównać, bo dawno niknaksów nie jedliśmy. Okej. Okay. Ale z pamięci smakują identycznie. Ja tak sobie myślę, co teraz wziąć i chyba zacznę sobie jeść trochę chipsów. Będę jadła sobie na zmianę słodkie i słone. No dobra, uwaga, testujemy te chipsy. Właśnie, bo my zawsze kupujemy raczej lejsy, nie? Jak gdzieś idziemy albo jak chcemy zjeść, to raczej kupujemy lejsy i jak te top chipsy? Ej, są mega spoko. Spoko smakują, ale podobne do lejsów czy nie? Trochę podobne, ale nie wiem czy. Wydaje mi się, że na ślepo bym odgadła, ale nigdy nie mów nigdy, nie? No właśnie, no ciężko powiedzieć, no to jest wszystko, to znaczy, że wszystko będzie mocno podobne, chociaż zobaczymy, bo jestem ciekaw, jak będzie to jajko czekoladowe smakowało, nie? Dobra, widzę, musiałem dać sobie wodę, bo przed chwilą całą wypiłem, ale jak widzicie, minęło już pierwsze 20 minut. Strasznie szybko to zleciało. Nie zdążyłem nawet zjeść wszystkich orzeszków, więc no po 20 minutach dalej nie mam ani jednej rzeczy zaliczonej. W ogóle za oknem zrobiło się tak pochmurno, że musieliśmy o 15 w środku dnia zapalić normalnie światło, bo no, beznadziejnie to wyglądało. Zostawić lampy. Bez kitu, ale dobra, jak ci poszło, Natalia? No ja nie zjadam całych. Oj, ty nie zjadłaś nawet 1/4, wydaje mi się. I jak zwykle musimy znaleźć, Natalia, kto pierwszy losuje kołem fortuny i może tym razem rzućmy monetę. I zobaczymy, okay, czy będzie orzeł, czy reszka, dobra? Trafisz się orzeł, to ty losujesz pierwszy, jak reszka to ja, dobra? Okej. Okay. Uwaga, pyk! Orzeł, czyli losujesz pierwsza. No, słuchajcie, w takim razie losujemy pierwszy raz i Natalia, do następnego losowania możesz jeść tylko rzeczy z czekoladą. Ja w takim razie, słuchajcie, odpalam minutnik na 20 minut, bo no za 20 minut to ja będę kręcił. No i uwaga, Natalia, co tam będzie jedzone tym razem? Setersik. Setersik, czyli taki ala knopersik, dobra. Ja widzę, wracam do moich orzeszków, bo no muszę je już do końca tego czasu zjeść, bo no przydałoby się coś w końcu odhaczyć. Jestem w szoku, jakie to jest dobre. Serio? Mhm. Podobny do knopersa? Jest bardziej orzechowy, konsystencją jest podobny, ale w smaku jest inny, co nie zmienia faktu, że jest okej w smaku, nie? Okej. Ja tu, słuchajcie, męczę moje orzeszki, bo kurde, no też już mam ochotę na coś czekoladowego, bo one są spoko, ale no są słone, nie? Mocno. Karol, ja bym nie chciała nic mówić, ale ja już mam dwie rzeczy. O, dopiero teraz, a jak przełknę, żebyś miał dwie rzeczy. Właśnie, dobra, widzowie. Ja w takim razie, słuchajcie, odkładam kamerę na statyw i robię timelapse'a, bo no trzeba przyspieszyć. Dobra, widzowie, uwaga, kończę. Proszę bardzo, nie wiem czy widać, ale wszystkie orzeszki zjedzone. Powiem wam, że były naprawdę spoko, chociaż są mega słone, takie naprawdę bardzo słone, ale najważniejsze, że pierwsza rzecz zaliczona. Do mojego pierwszego losowania, jak widzicie, mam jeszcze 10 minut, ale mogę w końcu odznaczyć sobie pierwszą i najbardziej kaloryczną rzecz całego słoika, więc no teraz powinno iść z górki. Ja, widzowie, w międzyczasie otworzyłam sobie te bonitki, te białe ciasteczka i powiem wam, że one są dla mnie tragiczne. One są tak słodkie, że normalnie
totalnie aż obrzydliwie słodkie. O proszę, okej. Okay. Mam dwa ciasteczka i trochę i już mam dosyć, nie? W takim razie widzowie, czas na moją kolejną rzecz. Tych chipsów na razie na pewno nie będę jadł. Ja sobie zostawię na potem, bo no mam ochotę na coś mniejszego. I najlepiej coś czekoladowego, tak jak, o proszę bardzo, to czekoladowe jajko, no właśnie, z niespodzianką, Natalia, czy nie? Jak myślisz, tam jest jakaś zabawka w środku? Tego nigdy w życiu nie jedliśmy, nie? Nie mam pojęcia, jak to nigdy. No wygląda bardzo podobnie. Wydaje mi się, że jest trochę ciemniejsza czekolada niż w Kinderze, ale... Jest zabawka czy nie? Wiadomo, że jest. Proszę bardzo. Jest trochę innym, nie? Jak widzisz pudełeczku, ale coś tam mamy, zaraz zobaczymy, tylko najpierw spróbujmy. To w środku jest chyba ciemniejsze, nie? Niż w Kinderze, Natalia, bo Kinder jest... ma to białe. A... Tak, to jest jakby taka karmelowa czekolada, trochę tak to wygląda. Jednak Kinder jako niespodzianka to jest Kinder, nie? To jest okej, ale gdybym miał do wyboru jedno z tych dwóch jajek, to no wybrałbym Kindera. Ale dobra, do losowania mamy jeszcze 2 minuty, więc spróbuję, słuchajcie, zjeść jeszcze, gdzie to jest? Te Bondi, to Monte biedronkowe, bo raz, że ono już robi się coraz cieplejsze, więc no lepiej zjeść je teraz, a dwa, że ono nie jest duże, więc powinno szybko pójść. Koniec. Kurde, prawie zdążyłem, ale właśnie minął czas. Mi zostały jeszcze 2 te wspaniałe ciasteczka, ale pierwsze co zrobię po Karola losowaniu, to idę po chipsy, nie? Tak, dosyć czekolady. No dobra, w takim razie uwaga, czas na moje pierwsze losowanie i co będziemy mieli? Natalia, musisz czytać? Nie możesz pić, czyli polecam raczej słone rzeczy. Jak słone? Po słonym chce się pić. A po słodkim? Po tych moich bonitkach? Ale dobra, mam już pomysł. Na pewno nie będzie mi się chciało pić po Bondi, więc skończę najpierw to. Odpalamy w takim razie minutnik na kolejne 20 minut i za 20 minut Natalia losuje. Ja zaraz, jak widzicie, będę miał skończone to Bondi, ale powiem wam, że smakuje bardzo podobnie do Monte. Serio, to jest mega, mega podobne. Na tyle podobne, że ciemno, gdybyśmy mieli, wiesz, określić, które to Monte, które Bondi, to no byłoby ciężko, nie? Ale powiem ci, że te chipsy to jest taka ulga, już było mi tak słodko, a teraz jest tak chodzą? Fajnie. Chodzą jak złoto. No dobra, jak widzicie, Bondi zjedzone, więc możemy sobie spokojnie je odznaczyć i odznaczyć też czekoladowe jajko, o którym no zapomniałem wcześniej. No dobra, musimy teraz jakoś dobrze taktycznie to rozegrać, bo nie mogę do kolejnego losowania pić, więc stwierdziłem, że chyba najlepszą rzeczą, po której nie będzie się aż tak bardzo chciało pić, są żelki. A, tylko Natalia, te żelki mają nadzienie owocowe w środku, ale to nie traktujemy tego jako picie, tak? No, nie, nadzienie. Nadzienie to raczej nie jest picie, to jest po prostu nadzienie, więc mogę, tak, jeść? Tak. Dobra, słuchajcie, muszę zrobić sobie małą przerwę, dlatego że te żelki są smaczne, są ok, chociaż wydaje mi się, że akuku są smaczniejsze, ale no jednak chce mi się po nich pić, plus są dość mocno kaloryczne, dlatego no muszę sobie zrobić małą przerwę, dlatego że jeszcze przez niecałe 4 minuty nie mogę pić, a no wydaje mi się, że z piciem będzie to lepiej wchodziło. Ale w ogóle, co tutaj się dzieje? Halo, co ty w końcu jesz, bo ja już zgłupiałem. Chipsy? Na zmianę z bonitkami. Chipsy na zmianę z bonitkami, okej. Okay. Natalia, jak chcesz to skończyć, to musisz się streszczać, bo zostało 37 sekund do losowania. Zjedzone, kurde, za dobrze ci idzie. Ile ty już masz rzeczy? Weź pokaż swój telefon. Uwaga, masz tak, setersa, loda i bonitki zjedzone. Nie, to w sumie nie jest tak źle. Myślałem, że prawie więcej. Chipsy. I prawie chipsy, no w sumie tak. Ale uwaga, widzowie, właśnie mija czas, więc no czas na kolejne losowanie. No ale słuchajcie, Natalia po raz drugi zakręciła kołem i zobaczmy, co tym razem będzie. Co jest? Odłóż 2 paczki! Nie, no czemu? Kurde, żelki chyba są mega kaloryczne. No, one miały sporo. To na pewno odkładam. Ale dobre są, Natalia, na pewno nie chcesz spróbować? No to odkładam. Kurde, no tak, mam jeszcze te delicje. Zobacz, jak mało mi się stało. Co jest grane? No i chipsy jeszcze, halo. I chipsy. Ale teraz zjem sobie coś słodkiego, znowu dla przełamania smaku. Dobra, może te żelki w sumie spróbuję? Tak? O, no to razem je zmęczymy. No dobra, odpalam w takim razie minutnik na 20 minut i w końcu, widzowie, mogę się napić. Ej, ale jakie sobie są? Nie, no dla mnie, słuchajcie, są całkiem spoko. Ale akuku chyba jednak lepsze, nie? Trochę. Dobra, widzowie, uwaga, został mi ostatni żelek. O, proszę bardzo, żeby nie było, jak widzicie, paczuszka pusta. W takim razie mogę oznaczyć, słuchajcie, kolejną rzecz, czyli 4 rzeczy mamy już z głowy. Jak tak sobie patrzę tą listę produktów, to jest lekki przypał, dlatego że no mam tutaj jeszcze niezjedzone chipsy oraz te ciastka paryskie, czyli no coś a la delicje. A na kole fortuny niestety jest opcja taka jak musisz zjeść całą paczkę wybraną przez przeciwnika. Jeśli na tyle to trafi, to na 100% będzie kazała mi zjeść albo właśnie te chipsy, albo te, no, delicje, których teraz nie dam rady wyjąć. Więc z jednej strony warto byłoby, żebym zaczął już to jeść, żeby w razie jak będzie mi kazała, wiecie, miał tego trochę mniej. Ale z drugiej strony może mi się trafić na kole tak jak Natalii, odłóż 2 rzeczy, no i wtedy będę musiał tego pozbyć, wiecie, nie marnując sobie miejsca w brzuchu. Teraz pytanie, czy lepiej ryzykować, czy lepiej grać bezpiecznie i wiecie, zjeść sobie tego trochę tak, żeby w razie czego mieć większą szansę, że zjem całą tą paczkę. I w sumie teraz będę losował sobie ja, Natalia będzie losowała dopiero za kolejne 20 minut, więc wiecie co, chyba jednak otworzę sobie, o, te oto paryskie i
no zjem ich chociaż trochę, żeby w razie czego, no było łatwiej. A jak tam teraz sytuacja u ciebie? Bo tu widzę, że aktualnie żelki, tak? Są męczone. Tak, teraz są żelki, zostało mi ich tyle. No, jest ich tam jeszcze trochę. Jeszcze trochę jest, ale za to czekolady. Uuu, tutaj ile było, ej. Ty kurde, no, ty wygrywasz chyba ze mną w tym odcinku, coś jest nie tak, widzowie. To jest dobra technika? Znaczy nie. Moja jest dobra. Mówisz tak, że mieszanie to jest dobra technika? Dobra, za chwilę przetestujemy. Ale najpierw przetestujemy sobie te pariuszki i one mają takie sprytne otwarcie, uwaga. Bo one są tak duże, że pewnie jest otwórz i zamknij, żeby zostawić sobie na później. Raczej producent się nie spodziewał, że znajdzie się ktoś tak głupi jak my, że będzie chciał to zjeść na raz, ale uwaga, sprawdźmy jak smaku. Spoko. Ale w ogóle Karol, ty w dzisiejszym odcinku jesz same największe rzeczy. Ja tłumaczyłem dlaczego, nie słuchałaś mnie. Nie słuchałam, bo byłam skupiona na jedzeniu żelków i czekolady. No właśnie, ale zauważymy jedną rzecz. To jest znowu czekolada i ta czekolada znowu jest taka dziwna. No nie jest to najlepsza czekolada, jaką w życiu jadłem. Wydaje mi się, że ona jest taka sama wszędzie. Czy to jest ten sam producent, czy nie? Nie chyba. Tu jest z tyłu napisane, przez kogo jest wyprodukowane i na żelkach chyba był kto inny, więc to nie jest tak, że wszystko robi jeden producent, ale spoko są w sumie. Kiedyś ja już jadłem, to nie jest tak, że jem je pierwszy raz w życiu, bo kiedyś już jadłem te delicje biedronkowe, są okej. Mi się wydaje, że moje babcia z dziadkiem je kupują. Ale dobra, słuchajcie, właśnie mija kolejne 20 minut, więc czas na moje drugie losowanie. Losujemy i co tym razem będę miał? A mam... Musisz zjeść dowolną całą paczkę. Okej, okay, czyli do następnego głosowania muszę zjeść dowolną paczkę wybraną przeze mnie, tak? Niestety tak, szkoda, lepiej jak ja bym cię wybierała. To lajtowo, widzowie. W takim razie odpalamy sobie czas i na pewno nie wybiorę tej paczki, bo no gdybym sam ją wybrał, to sam bym po prostu się pogrążył. Więc do końca głosowania spróbuję sobie zjeść może te oto niesamowicie wielkie drażetki. One mają, jak widzicie, całe 16 gramów, więc no powinno pójść całkiem łatwo. To są drażetki o smaku owocowym, okej, okay, czyli będą słodkie. I sprawdźmy jak smakują, czy będą smakowały tak jak tiktaki. Są podobne do tiktaków, ale wydaje mi się, że mają trochę inny kształt. Wydaje mi się, że tiktaki są trochę większe, ale nie no, są spoko. Są smaczne, są małe, więc do kolejnego losowania to na pewno zdążę zjeść całą tę paczkę. Natalia, ty zdążysz zjeść tą czekoladę, czy nie do losowania? Mam nadzieję, że tak, bo ja mam otwarte trzy rzeczy. No właśnie, że te paryskie, nie? Tutaj masz do zjedzenia. Aż tak to mnie nie wkręcisz. Kurde, myślałem widzowie, że to przejdzie, że zje moje. U mnie najbliżej do zdobycia kolejnego punktu, no są te drażetki, które uwaga, właśnie mam już wszystkie w buzi. No dobra, w takim razie oznaczamy, słuchajcie, drażetki, które no niestety były najmniej kaloryczną rzeczą, ale przynajmniej dzięki temu wypełniłem zadanie z koła fortuny. I do kolejnego losowania chciałbym jeszcze, wiecie co, zjeść sobie, o, wszystkie te cukierki Bonbello. Co mówiłaś? Że już skończyłam, już ostatnie były. A, koniec czekolady? Kurde, niedobrze. Za szybko ci to idzie, Natalia. Ale dobra, ja do losowania wracam do tych oto paryskich, bo mam ich do zjedzenia jeszcze całkiem sporo, a teraz niestety będzie losowała Natalia. Ogólnie nie jest źle, bo jak widzicie, zjadłem prawie całą tę jedną część. Zostały mi tak naprawdę dwa ciastka, więc jest spoko. Bo nawet jeśli Natalia wylosuje teraz, że no wiecie, muszę zjeść to, co mi wybierze, to z tym będzie już zdecydowanie łatwiej niż z całą paczką. No ale słuchajcie, w takim razie Natalia zakręciła i zobaczmy, co tym razem będzie, a jest... jedz tylko rzeczy bez czekolady. Czyli tak, co ja mogę zjeść? Mogę dokończyć tą resztkę chipsu. Żelki też możesz dokończyć w sumie. Żelki i... Oho, patrzcie, idzie ze słoikiem, a ja już widzę, masz jedną rzecz, Natalia. To jest z czekoladą, nie? No tak, to jest z czekoladą Bondi. Czyli jeszcze mogę zjeść to. No właśnie, drażetki jeszcze masz, no. I zostanie mi po tym już tylko raz, dwa, trzy, cztery rzeczy, jak tu zjem. Jakim cudem? A, ja wiem jakim cudem. No właśnie, to mi się coś nie zgadza, że tak szybko ci poszło, ale przecież Natalii się przyfarciło i odłożyła sobie paryskie oraz orzeczki, które no są mega kaloryczne. No ale dobra, widzowie, nie ma co, odpalamy czas. Chyba aktualnie przegrywam, ale wszystko jeszcze może zmienić nam koło fortuny i wiecie co? Chyba jednak robię YOLO akcję. Natalia, jak będzie kazała mi zjeść chipsy, to w 20 minut powinienem dać radę, więc zostawię je sobie w razie, gdybym trafił, na przykład, nie wiem, odłóż dwie paczki czy coś. A póki co, o, zjem sobie te Bonbello, bo jestem ciekawy, jak to smakuje. Dobra, słuchajcie, robimy szybki unboxing. Rozklejają się. Z kitu, one się jakoś rozklejają, ale... Ale ja nie kiedyś siadłam na odcinku, one były chyba całkiem spoko. Są większe. Ale też inaczej smakują. Są inne. Jakby nie można chyba porównywać. Dobra, Karol, to ty jesz tutaj sobie te swoje Bonbello, a ja idę jeść żelki. Widzowie, ostatni Bonbello mi został. Mamy to, dobre to całkiem, ale faktycznie mocno kaloryczne. No dobra, słuchajcie, dodałem sobie wodę, napiłem się i kolejną rzeczą, którą chciałbym zjeść do losowania, będzie ten setters, czyli ten knopers, bo jestem strasznie ciekawy, czy... Przepraszam, że przeszkadzam, faktycznie... ale zjedzone ostatni w budzi. Jestem strasznie ciekaw, czy faktycznie przypomina knopersa. Natalia mówiła, że co, że tak, czy że nie? Ja mówiłam, że jest bardziej orzechowy niż knopers. Okej, dobra, no to widzowie, sprawdzimy. Jak widzicie, trochę nam zaczął płynąć, ale to pewnie przez to, że po prostu mamy ciepło w mieszkaniu. I wydaje mi się,
się, że on jest trochę niższy niż Knoppers. Wydaje mi się, że Knoppers jest taki po prostu wyższy, jeśli chodzi o właśnie całą tą konstrukcję, ale uwaga, ej, faktycznie, to jest takie mocno orzechowe. Trochę inny, nie jest to jeden do jeden. Też myślę, że w ciemno dałbym radę odróżnić to od Knoppersa. Czekajcie, bo mój menadżer już dzwoni. No halo Radziu. No dobra widzowie, Karol niestety dalej rozmawia przez telefon. Mi się wydaje, że czas już dobiega końca, więc zostało mi jeszcze tyle drażetek, ale no nie będę jadła, żeby było sprawiedliwie. Poczekam na Karola i wtedy zrobimy losowanie i dopiero będę jadła dalej. No widzowie, skończę rozmawiać, sorki, musiałem odebrać. Czas w międzyczasie minął, więc Tak, ale ja powiedziałam widzom, że robimy pauzę i nie jadłam. Kurde widzowie, łapka w górę dla Natalii. Ale zanim zakręcę kołem, bo teraz ja kręcę, nie? Tak. To muszę oznaczyć setersa, proszę bardzo. I aktualnie no tak wygląda moja lista. A tak wygląda lista Natalii, czekajcie, porównajmy ją. Kurde, no mamy inne rzeczy zjedzone. Tutaj masz te dwie inne. Te dwie wykreślone, kurde, to tak ci pomogło. Ale nie ma co tracić czasu, kręcę kołem i uwaga, zobaczmy co będę miał. Tak, w końcu coś co mi pomoże, czyli odłóż jedną paczkę. Nie, będziemy zbyt blisko siebie teraz, Karol. Blisko siebie, Natalia, to będą, o, moje chipsy z tymi rzeczami, które ty odłożyłaś. To zostawimy sobie na kiedyś, na jakąś imprezkę czy coś. W takim razie odpalamy czas, za 20 minut będzie losowała niestety Natalia. I w sumie widzowie, opłaciło mi się nie zaczynanie tych chipsów. Dobrze zacząłem te delicje, bo mam już je z głowy. Tak, a Natalia czeka, aż, tak, ja aż będę nagrywał. Chcę powiedzieć, że zeruję te drażetki. Chyba wszystkie mam w górze i jak zjem, to sobie oznaczam, nie? Okej, ale właśnie, co ja teraz mam zjeść, widzowie? To oto jest pytanie. Jak tak sobie patrzę, to słuchajcie, mamy tutaj tylko trzy rzeczy. Mamy jeszcze tą tak, czekoladę z okienkiem, mamy tego batona z adwokatem i... A, i te bonitki, które Natalia mówiła, że no nie są najlepsze. I właśnie mi się przypomniało, że ja przecież jeszcze mam loda, więc idę go zjeść, żeby no mieć już tylko to, co jest w słoiku. No dobra, lód wyciągnięty z zamrażalnika i powiem wam, że jest mega fajny, bo jest bardzo zimny, więc coś zupełnie innego. Jak jecie Monta albo Bondi, to mieszacie czy nie? Bo nie, no co ty robisz, Natalia? To się zawsze miesza. Nigdy się nie miesza. Ej, to jest akurat mega podobne. Mega, nie? No, mówiłem, to jest takie ciepłe. Bez kitu, ale dobra, ja mam tu zimnego loda, więc idę go jeść. I co jak co, ale te lody to jest serio jedna z lepszych rzeczy dostępnych moim zdaniem w Biedronce. Ja te lody po prostu uwielbiam, są dużo tańsze niż Magnum, a no są mega pyszne. No dobra, widzowie, ja tylko w międzyczasie chciałabym powiedzieć, że zjadłam dwa te Bondi. O, proszę, puste. I teraz w sumie zastanawiam się, co zjeść kolejnego. Dobra, kolejny dylemat. Gryziecie czy liżecie lody? Ja zawsze gryzę. Nigdy się nie gryzie lodów, Karol. Zawsze nie gryzę, jak się gryzie. Nie no, przecież to jest takie głupie. Jak można gryźć lody? Ale jak można, a, takie lody? Przecież to, jak, nie wiem, to się nie opłaca. To się jak godzinę wtedy. Jesteś cały brudny. Panie Mądraliński. Dobra, Karol, mów co masz powiedzieć, bo ja mam pawełka w tylnej kieszeni i mi się topi teraz. A, i chciałem tylko powiedzieć, że uwaga. Zjedzone. Dobra, słuchajcie, zanim wezmę kolejną rzecz, to uwaga, recenzja Natalii, dobre czy nie? Dobry, ale słodki. Podobny do pawełka? Ma trochę inny kształt, ale w smaku jest podobny. Dobra, to wiecie co, ja chyba też sobie go chapnę i no do losowania spróbuję jeszcze go zjeść. Zaliczony. Ale on jest tak słodki. Nie, masażuję, ja nie mam rady. Ale dobra, widzowie, tego batona zmęczę dopiero po losowaniu, bo jak widzicie, właśnie minął czas. W takim razie teraz czas na losowanie. Natalii, uwaga, Natalia, co tam ciekawego będzie? Zobaczmy. Trochę się stresuję. Widzowie, no muszą nie. Zostawić. Widzowie, wiecie dlaczego mówię nie, nie? Nie dlatego, że nie chcę, żebyście stawiali lajka, tylko dlatego, że no niestety to Natalii zbytnio nie utrudni. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, bo my kończymy ten odcinek. Chcecie, ja kończę ten odcinek. Jak kończysz ten odcinek? No i bez przesady chyba. Zostawiam mi trzy rzeczy i tym chipsy, które już są prawie zjedzone. Nie no, jak trzy rzeczy? Czekaj, miałeś więcej chyba w tym słoiku, czy nie? Nie no, wierzę ci, tylko kurde, jakoś za szybko to idzie. Aha, bo ty baton już zjadłeś, no tak. Mi został, widzowie, baton do zmęczenia, ale czekajcie. Odpalamy szybko czas, bo jedyna nadzieja dla mnie jest taka, że no Natalia po prostu w te 20 minut nie zdąży tego zjeść. Mi, jak widzicie, został jeszcze niestety ten baton do zjedzenia. On jest mega słodki, a no trochę go jeszcze jest. Plus, no jak widzicie, bonitki i ta oto czekolada. I gdyby to było wszystko, to jeszcze, wiecie co, chciałoby mi się walczyć, ale tutaj mam przecież jeszcze paryskie, które Natalia no niestety, jak widzicie, oddała razem z orzeszkami. I patrząc realnie, no nie ma szans, że to plus to i to zjem w te 20 minut, więc jedyna moja nadzieja jest taka, że Natalia nie zdąży zjeść tego wszystkiego w 20 minut, a ja potem na kole fortuny wylosuję, na przykład oddaj przeciwnikowi jedną rzecz, oddam jej paryskie, no i wtedy będzie szansa, że wygram, chociaż jak tak tego słucham, to no brzmi to jak plan nierealny. No dobra, ale masz jeszcze tutaj, nie? W słoiku te bombello, to wcale też tak łatwo nie wchodzi. Do końca zostało jeszcze ponad 15 minut. A ja się teraz zabieram za te bombello. To jest, słuchajcie, właśnie to, że w tej serii ja czasami, czasami piszecie, że Natalia nie ma szans, ale no jak widzicie, ma szans. Co, dlatego, nie że, ma szans, tym dlatego, luzerem. Dlatego, że koło fortuny potrafi czasami tak namieszać, że no sami widzicie. Mimo tego, że ja zjadłem całą orzeszki, zjadłem pół tych delicji, to jak widzicie, no jestem aktualnie na przegranej pozycji, ale jeszcze nie mówię, że jestem przegrany, bo jeszcze ale wszystko się może zdarzyć. Żeby nie było, ja też zjadłem duże rzeczy.
zjadam całe chipsy. Nie, no tak, całe chipsy, co jeszcze miałeś dużego? Co prawda jadam je przez wszystkie rundy. Bo nitki i czekolady zjadłaś. A ty ich nie posmakujesz, jaka szkoda. 12 minut i 14 sekund do końca. Natalia zjadła te dwa bombello, tam zostały 3 i... Jajko jest jeszcze raz? Takie jajko, bo te cukierki są mega słodkie przez ten biały środek i wydaje mi się, że to jajko będzie trochę mniej słodkie. Okej. Okay. Ale zupełnie inne jest. Inne, nie? Mhm. No i co, zostały ci dwa czy trzy bombello? Trzy. Może, nie, może zrób sobie przerwę, Natalia, odpocznij chwilę. Nie no, odpocznij, nie ma co się zasładzać, nie? Mm-mm. Nie no, widzowie, chyba nie ma się co łudzić, że Natalii może się jeszcze nie udać. W ogóle ciekawostka jest taka, że właśnie na zewnątrz zrobiło się jaśniej niż o 15, a jest godzina już po 18, nie? Niesamowita jest ta pogoda. Ostatnie dwa cukierki. Ostatnie dwa. Dobra, widzowie, 6 minut i 27 sekund do końca i Natalia właśnie otworzyła ostatniego bombello, o. No i uwaga, widzowie, jak to zjem, oznacza to, że wygrałam ten odcinek. Nie, no czemu? Ej, no niestety, widzowie, jak widzicie, Natalii słoik w tym momencie jest już pusty, więc to oznacza, że Natalia wygrywa dzisiejszy odcinek. Zgasiliśmy właśnie światło i patrzcie, jak jest jasne, przecież to jest hit. Tak czy inaczej, Natalia, gratuluję, ale chyba dziękuję. Ciężko było, co? Ta końcówka była tragiczna, jest mi teraz tak słodko. Tak czy inaczej, przetestowaliśmy te rzeczy z Biedronki. Były okej, okay, niektóre były lepsze, niektóre były gorsze. Przy każdej rzeczy, no mówiliśmy, jak tam smakuje, więc doskonale wiecie. Jeśli dobijecie 25 tysięcy lajków, nagrywamy odcinek z Lidlem. Więc to myślę może być ciekawe. Więc zostawajcie lajka, subskrybujcie kanał, wpadajcie do Natalii, bo tam też nagrywamy dla was vlogi. Link jest w opisie w pierwszej linijce, więc możecie kliknąć taki niebieski nick Natix i od razu będziecie na jej kanale. Strzelcie suba, a my póki co się żegnamy. Trzymajcie się, nara!